Proszę Państwa, w ubiegłym tygodniu zarząd Platformy Obywatelskiej podjął decyzję o tym, że będzie popierał liberalizację prawa aborcyjnego. No, można nazwać to aborcją na życzenie do 12 tygodnia ciąży. Ja będę za kilkadziesiąt minut rozmawiał na ten temat w debacie naszej poniedziałkowej z wielkopolskimi politykami, a teraz również o tym, ale trochę nietypowo, bo to jest kwestia polityczna, ale i nie tylko polityczna. Naszym gościem jest ksiądz Janusz Chyła, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach, także jeden z najbardziej popularnych kapłanów twitterowiczów, którego obserwuje ponad 30 tysięcy osób. Witam serdecznie na antenie Rady Poznań, księdza Janusz. Witam, dzień dobry, szczęść Boże. No i te 30 tysięcy osób pewnie miało okazję przeczytać komentarz księdza do tej decyzji Platformy Obywatelskiej. Ksiądz powiedział wprost, że tak naprawdę działacze Platformy Obywatelskiej stanęli po stronie cywilizacji śmierci. Co to w praktyce oznacza z punktu widzenia wierzącego katolika? Dlatego, że z tego, co ja wiem, i ja sam mam znajomych polityków, którzy deklarują się jako katolicy, którzy należą do Platformy Obywatelskiej. Te moje słowa odnosiły się nie tylko oczywiście do kwestii politycznej, czy do samych polityków, ale do wszystkich osób, które podpisują się pod pomysłami liberalizacji kwestii aborcji, ponieważ tak naprawdę popieranie aborcji no to człowieka wyłącza z możliwości życia sakramentalnego, ponieważ no jest grzechem ciężkim i nie obawiam się tego w ten sposób nazwać. Oczywiście moje słowa... Samo deklarowanie, tak? Jest już grzechem ciężkim. Uważam, że tak, dlatego że samo spowodowanie aborcji, jakikolwiek udział w tym procederze, czy to ze strony osób ze służby medycznej, czy też nawet ze strony rodziny albo osób namawiających, poza istnieniem skutku zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego, te wszystkie osoby ściągają na siebie ekskomunię. Czyli jakby ci, którzy opowiedzieli się za tą decyzją, podlegają ekskomunice? Nie. Poza istnieniem skutku, to znaczy jeżeli aborcja nie zaistniała, to oczywiście ekskomuniki nie ma, ale samo popieranie aborcji no jest udziałem w grzechu ciężkim. Z drugiej strony powiedziałbym, że to jest taki rodzaj miękkiej albo i nie miękkiej ekskomuniki, jeżeli w ogóle mogę użyć takiego określenia, bo jeżeli ksiądz apeluje, żeby tacy politycy czy ludzie powstrzymali się od przyjmowania sakramentów, no to de facto skutek jest podobny. Skutek jest podobny, natomiast jeżeli chodzi o zaciągnięcie winy, no to nie jest to tym samym. Popieranie aborcji jest podpisywaniem się pod cywilizacją śmierci, a grzech oczywiście jest dokonany także myślą. Można poprzez zaniedbanie grzech popełnić, nie tylko przez sam fakt zaistnienia czynu. Natomiast stricte ekskomunika jest zaciągnięta wtedy, gdy czyn zaistnieje. Ale już samo popieranie aborcji no człowieka no, czyni w jakimś takim stanie permanentnego grzechu poważnego. I ksiądz by na przykład takiemu politykowi nie udzielił rozgrzeszenia, gdyby przyszedł do księdza do konfesjonału. Nie, jestem katolikiem, rozgrzeszenie to jest zupełnie co innego. Rozgrzeszenie to jest zupełnie co innego, dlatego że jeżeli ktoś idzie do spowiedzi, a muszą być spełnione pewne warunki, aby rozgrzeszenie mogło zaistnieć, więc jeżeli ktoś szczerze się spowiada, a jednocześnie żałuje ze swoje grzechy i postanawia poprawę, no to otwiera sobie drogę do możliwości przyjmowania Komunii Świętej. Ale jeżeli ktoś no, nie identyfikuje się z nauczaniem Kościoła w kwestiach bardzo fundamentalnych, chociaż obrona ludzkiego życia nie jest tylko sprawą konfesyjności takiej czy innej religii, a jest sprawą też człowieczeństwa. Natomiast jeżeli ktoś nie identyfikuje się z Kościołem tak podstawowej rzeczy jak obrona ludzkiego życia, no to jakby sam się odcina od możliwości przyjmowania komunii. Komunia znaczy też jedność. Rozumiem. Księże Januszu, jak ksiądz w takim razie potraktowałby penitenta, którym byłby polityk taki jak Bogdan Zdrojewski, senator Koalicji Obywatelskiej, który mówi mniej więcej coś takiego. Jestem zwolennikiem dość mocnym i zdecydowanym obrony życia. Nie jestem jednak ortodoksyjnie przywiązany do kompromisu, który w skutkach przynosi także złe, negatywne, śmiertelne skutki. Koniec cytatu. Tak, to znaczy ja powiem w ten sposób, że na forum publicznym o spowiedzi generalnie nie rozmawiam i nie chciałbym się tutaj odnosić personalnie do takiego czy innego polityka, natomiast chciałbym tutaj się posiłkować nauczaniem Jana Pawła II zawartym w Ewangelium Vitae i tam papież porusza pewne kwestie polityczne. To znaczy, jeżeli polityk nie ma możliwości pełnej ochrony ludzkiego życia poprzez przegłosowanie takich kwestii w parlamencie, może opowiedzieć się za rozwiązaniami takimi, powiedzmy, idącymi w dobrym kierunku,
ale oczywiście musi osobiście też deklarować wolę pełnej ochrony ludzkiego życia. Z taką sytuacją mieliśmy przed laty do czynienia wtedy, gdy Parlament Polski ograniczył możliwość popełnienia aborcji. Wtedy były te dylematy moralne. Czyli ten kompromis, o którym mówię. Polityk może, katolik, który chce ochronić ludzkiego życia, może się opowiedzieć z taką ustawą nie w pełni ochroniającą ludzkie życie, czy nie może. Nauczenie Jana Pawła II z Ewangelią Vitae wynika, że może. Ale wewnętrznie musi powiedzieć, no, że ja jestem za pełną ochroną ludzkiego życia. To ja zapytam też przekornie, czy pewnie będę o to też pytał również dziś polityków, także przedstawicielkę Platformy konkretnie, bo to będzie kobieta. Czy Platforma jest jeszcze partią chadecką? Bo takie pytanie musi się w tej sytuacji pojawić, a to jest oczywiście jakieś takie opowiedzenie się też przy pewnego rodzaju etykiecie, która tej partii towarzyszy i słowu przymiotnikowi chadecki w nazwie. To, że ktoś się próbuje w ten sposób definiować, to mieliśmy do czynienia choćby z różnymi ugrupowaniami partyjnymi w Niemczech czy w dużych innych krajach Europy Zachodniej. Nazwać siebie można na wiele sposobów. Natomiast jeżeli chcemy stricte pozostawać w obrębie nauczania Kościoła, no to między innymi trzeba zaakceptować Ewangelium Vitae, czy też Veritatis Splendor. To jest drugi dokument etyczny Jana Pawła II, który między innymi mówi o pewnych normach obiektywnych. We współczesnym świecie, gdzie wolność stanowi nadrzędną wartość dla wielu osób, no to ona jest wspominięciem prawdy. To, co mi się subiektywnie wydaje za słuszne, dobre, to, co jest zgodne z moim sumieniem, to uznaję za prawdziwe. Tymczasem jest pewien porządek obiektywny i tego porządku obiektywnego między innymi Jan Paweł II Veritatis Splendor chronił. Więc jeżeli ktoś siebie zdefiniuje tak czy inaczej, to nie znaczy, że jeszcze mamy do czynienia z faktem obiektywnym, że tak w istocie jest. No ja sobie przygotowałem trochę cytatów właśnie na okoliczność naszej rozmowy z polityków Koalicji Obywatelskiej. Maciej Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej, mówi tak, jesteśmy partią chadecką i uzasadnia to w ten sposób. Szacunek do godności innego człowieka to postawa chrześcijańska. Czuję się członkiem partii chadeckiej, nie jestem członkiem partii lewicowej. Kwestia obrony godności kobiety, jej woli do decydowania jest kwestią fundamentalną, centrową i chadecką. Nie godzę się na to, aby upominanie się o prawa kobiet było określane jako niechrześcijańskie, jest wręcz przeciwnie. Znów koniec cytatu. Przepraszam za taką moją reakcję, dlatego że w dniu wczorajszym, pierwsza niedziela Wielkiego Postu, to jest niedziela, kiedy Jezus wychodzi na pustynię skuszony przez demona. Ty posługuje się Słowem Bożym po to, żeby jego na manowce wyprowadzić. Myślę, że w tej narracji przed chwilą zacytowanej mamy do czynienia dokładnie z taką samą metodą. Coś bierzemy z chrześcijaństwa, ale nadajemy tej narracji zupełnie odmienne znaczenie. Ochrona ludzkiego życia jest także ochroną kobiety. To trzeba jasno powiedzieć, ochroną rodziny. Nie tylko życia dziecka, ale nie jako spowiednik, jako kierownik duchowy sporo mógłbym na ten temat powiedzieć. Między innymi jest taka organizacja, grupa osób Winnica Racheli, która zajmuje się terapią osób z syndromem postaborcyjnym. Oczywiście środowiska lewicowe będą mówiły, że czegoś takiego nie ma, to też zawsze zachęcam do przeczytania książki Karin Strick, niemieckiej lewicowej pisarki, która po dokonaniu aborcji kolejnego swojego dziecka przeżyła głęboką metamorfozę, nawrócenie, stanęła po stronie cywilizacji życia. Mówienie jest takie, że to kobiety broni, no to są pewne takie manipulacje, krótko mówiąc. Ja obserwuję dosyć uważnie też dyskusję, jaka się pod niektórymi wpisami księdza na Twitterze między innymi pojawia. Widać, że emocje są duże. Jest część osób, która bardzo mocno przekonuje do tego, że to prawo wyboru kobiety jest tak fundamentalne, że właściwie dotyka jej istoty, godności, że to ona powinna decydować, co dla niej jest dobre. I to się przewija bardzo często w tych komentarzach, które pojawiają się pod wpisami księdza. Co ksiądz odpowiedziałby takim osobom? To już na koniec, na puentę naszej rozmowy. No, człowiek zawsze ma prawo wybory, to znaczy może zrobić dobro, może wydać dobro, może wydać zło, ale trzeba się liczyć też z możliwością wyboru tych, za których chcemy decydować. W tym momencie człowiek, absolutyzując prawo wyboru, tak naprawdę dokonuje decyzji o śmierci innej istoty ludzkiej. No i trudno obronić tego typu prawo wyboru. Czy z punktu widzenia już osoby ekskomunikowanej, jeżeli dokonała aborcji, pomagała w tym, jest jeszcze nadzieja? No bo widziałam takie dokumenty. Nadzieja jest zawsze. To znaczy Kościół, a tym bardziej Chrystus, chociaż tutaj to jest spójne działanie,
nikogo nie wyłącza z takiej możliwości nawrócenia, ale życia człowiekowi się nie powróci i ta trauma, ten ból, to zranienie pozostaje bardzo długo nieuleczone i to jest też cierpienie, którego warto uniknąć. No i ochrona ludzkiego życia jest takim apelem, aby człowiek sam siebie nie ranił, nie kaleczył. Oczywiście przebaczenie, miłosierdzie jest i nawet dla takich osób, które... Z tego, co widziałem, to papież Franciszek, to oczywiście dotyczy czasu nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia, kiedy mówił, że właściwie każdy kapłan może udzielić rozgrzeszenia, oczywiście w przypadku spełnienia warunków. Jako owoc roku miłosierdzia pozostała ta decyzja, wcześniej były obwarowania, że biskup zwalnia z tej ekskomuniki, czy też przeznaczeni kapłani przez biskupa, w tej chwili Ojciec Święty udzielił takiej możliwości, że każdy kapłan ma taką władzę. Rozumiem. No zobaczymy, jak będzie w takim razie zachowywać się nasza scena polityczna po tej decyzji Koalicji Obywatelskiej, bo ona na pewno będzie miała też wpływ na kolejne przytasowania na naszej scenie, ale to już jest pytanie do polityków. Dziś o tej sprawie, w tej części Wielkopolskiego Popołudnia rozmawiałem z księdzem Januszem Chyłą, proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach, no i tak jak powiedziałem, bardzo popularnym twitterowiczem. Dziękuję bardzo za rozmowę, dobrego wieczoru, zdrowia. Dziękuję również. Kłaniam się. Dziękuję bardzo.